u księdza Siemińskiego w Gliwicach, w kościele Podwyższenia Krzyża, były takie spotkania, to się nazywało duszpasterstwo ludzi pracy. No ale to były normalne spotkanie ze znanymi osobami, jakoś, prawda, i to często właśnie z Warszawy. I po spotkaniu zwykle takie było, prawda, po spotkaniu, znaczy to było dla ludności, prawda, otwarte. Oczywiście to nie dla działaczy, to było, prawda, kto chciał, to przychodził, prawda. Zresztą bardzo ciekawe były te spotkania. I potem były u takiej Magdy Knoll, ona potem mieszkała w Ligocie w Katowicach, ale po coś tam odziedziczyli, ale wtedy w Gliwicach, i u niej zwykle potem była taka kolacja po prostu, prawda, ten gość, prawda, tego duszpasterstwa, no i to grono tych organizatorów. I proszę sobie wyobrazić, kiedyś dostałam pieniądze od Drewicza. No. Oczywiście nie dla mnie, tylko dla ludzi. Dlatego. Ja potem dopiero po latach myślę, jakoś skąd on wiedział, że to mnie trzeba dać.